I wszystkim, czego wam potrzeba. Dzisiejszy wieczór rozpoczniemy od działania Pawła Korbusa. Widzieliście go, jest w takim piterku. Będzie w tam małej sali, więc poproszę was, żebyście się tam pocisnęli wszyscy, przytulili do siebie bardzo mocno. Żeby w miarę możliwości się tam zmieścić, jeśli nas to interesuje. Potem Kasia Podbora i Mariusz Mateusz Andrzej będą działać bezpośrednio po Pawle. A potem Iwona Teodorczyk-Mosdyńska. Chciałabym podziękować sponsorowi, właścicielom galerii Katarzynie i Arsenowi Owsepian. Jest nam za każdym razem niezmiernie miło, że z taką ciepłą troską tutaj zupełnie bezinteresowną opiekują się sztuką i tym razem młodymi twórcami. Bardzo dziękuję artystom, którzy wzięli udział w dziś aktualnej wystawie. Zapraszam też gorąco już dzisiaj na finisaż, który odbędzie się 28 stycznia. Wówczas będą działania Izabeli Hamczyk. Na własną odpowiedzialność. Wszyscy znamy Izę i wiemy, co może się dać. I Jakub Szymczyna. On z kolei wychodzi bardziej z teatralnej sytuacji, ale bardzo niezwykła jednostka. Tutaj w zgodzie z duchem performansu, bardziej do sztuk wizualnych też wchodzi. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Moi artyści, chodźcie, bo chciałabym, żebyście sobie rozmawiali.